Radni zgłasza wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonego Częstochu na osiedlu nr 10 Wygoda, drogi nr 755. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Marcina Szczupło. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja się chciałem się odnieść, bo to ten wniosek, który został złożony przez radnego na Zaruka, już jakby był wcześniej zapowiadany, nie był uzasadniony, ale z tego, co mogliśmy wyczytać z relacji z konferencji prasowej, te argumenty była sama nazwa, ale i też termin. Ja chciałem tylko powiedzieć, że termin, jeżeli temat jest według niektórych kontrowersyjny, zawsze będzie niedobry i pewne rzeczy nie ma co odwlekać. Fakt, że ta sprawa mogła być szybciej procedowana w styczniu, 20 stycznia miałem przygotowany projekt uchwały w tej sprawie i niestety nie został złożony, dlatego że nikt z radnych PiS-u nie podpisał się pod tym projektem uchwały, więc już w tamtym razie trochę sprawa się stała upolityczniona. Trochę było mi przykro, że wtedy byśmy w marcu kiedy to teraz zamknęli, więc jeszcze przed wakacjami. Ale chciałbym na pewno zaapelować, że tego tematu nie zdejmować. Inicjatorem tak naprawdę tego tematu nie jest żadna partia polityczna, tylko środowiska kombatantów i także ludzie w Łodzi, którzy wspierali ten temat i z tym tematem się do mnie zgłosili. Są też dzisiaj na sali. Myślę, że byłoby dobrym gestem, żeby przedstawicielowi tego środowiska oddać głos, dlatego że są to młodzi ludzie o patriotycznych poglądach, którzy mocno zaangażowali się w ten temat i moim zdaniem powinniśmy promować takie postawy, że nie jest im wszystko jedno, tylko interesują się tematami i historycznymi, i patriotycznymi i niezależnie jak się ocenia, czy zgadza się z ich poglądami, czy nie, to powinniśmy dać im szansę, dlatego że tutaj konsekwentnie prawie od półtora roku interesowali, byli pomysłodawcami tego pomysłu i teraz rzeczywiście nikt się nie powinien jakby podpinać politycznie, żeby licytować czy za, przeciw, tylko dać szansę powiedzenia się dla tych osób, które się z tym zgłosiły, właśnie porozmawiać z nimi, napisałem wtedy ten projekt i jakby pan przewodniczący był tak uprzejmy dla pana Tomasza Kosiewskiego, który jest na sali w ramach jeszcze porządku obrad zadania głosu, bo jeżeli po głosowaniu zostanie ten porządek zdjęty z porządku obrad, nie będzie szansy już wypowiedzenia się inicjatora tak naprawdę nadania tej nazwy dla ronda i nie będą mieli szansy się odnieść, ale nie wiadomo kiedy temat wróci, bo tutaj niektórzy mówią na zasadzie, że teraz jest zły moment, ale nie, też nikt nie mówi, kiedy ten temat wróci, więc dajmy szansę, mogłoby to się wypowiedzieć. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Sławomira Mazurka. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam taką uwagę, jeżeli ten temat czekał rok czy ponad rok, jak mówi pan radny Marcin Szczupło, myślę, że znajdujemy się w szczególnym okresie. Jest ten temat kontrowersyjny dla pewnych środowisk i uważam, że można jeszcze poczekać 2-3 miesiące, nic się nie stanie. Także tyle, jeśli chodzi o myślenie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Rafała Nowickiego. Zastanawiam się nad tym, żeby, wiem, że jeśli dojdzie do dyskusji nad punktem dotyczącym Roda Żołnierzy Brunetnych, to w tym punkcie nie będę zabierał głosu. Ale powiem szczerze, że w przypadku punktu porządek obrad uznałem, że warto ten głos zabrać, bo nie widzę żadnych powodów, żeby ten punkt w tymże porządku się nie znalazł. Ja przypomnę, że Dzień Żołnierzy Wyklętych jest świętem narodowym, które zostało przyjęte przez polski parlament i nie widzę powodu, żeby w przestrzeni publicznej w Białymstoku tych żołnierzy wyklętych nie upamiętnić. Tym bardziej, że te głosy, które się pojawiają, co prawda tutaj nie było jeszcze dyskusji na ten temat, ale głosy, które się pojawiają, że te moim zdaniem mają charakter odpowiedzialności zbiorowej, bo mówi się, że nie może być rondo żołnierzy wyklętych, bo załóżmy, ktoś zachowywał się w sposób niegodny z tych żołnierzy wyklętych i dlatego nie mogą być oni upamiętnieni, ma charakter odpowiedzialności zbiorowej. Stosując tego typu rozumowanie,
mogliśmy dojść do wniosku, że Biały Stok nie powinno być ulicy Armii Krajowej czy Wojska Polskiego, bowiem też wśród żołnierzy Armii Krajowej czy Wojska Polskiego znajdą się osoby, które postępowały w sposób niewłaściwy, które, co do których są wątpliwości. Uważam, że takiej odpowiedzialności zbiorowej w tym przypadku nie możemy stosować. I powiem szczerze, że jeśli się okaże, że klub Platformy Obywatelskiej poprze wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, to będę tym mocno zaskoczony, ale z drugiej strony to też pokaże mieszkańcom, że ten klub sytuuje się po stronie lewicowo-liberalnej i że nie ma nic wspólnego z tą ideą, ale muszę być głosy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zatem proszę o zadanie głosu pana Szydłowa. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do propozycji kolegów z Platformy Obywatelskiej dotyczącego zdjęcia z porządku obrad uchwały dotyczącej nadania nazwy rondu żołnierzy wyklętych. Otóż uważam tę waszą inicjatywę za bardzo szkodliwą. To jest wbrew polskiej racji stanu. Przypominam, że święto żołnierzy wyklętych jest ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej. Przypominam, za ustawą, która wyniosła to święto do rangi narodowej, głosowali wszyscy posłowie PiS-u, praktycznie wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej, praktycznie wszyscy posłowie SLD i PSL. Ta ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie. Więc dlaczego dzisiaj mówicie, że to jest coś złego, co krzywda wam się dzieje? Uważam, że takie wasze stanowisko w tej sprawie nosi z nim znamiona, wręcz nie wiem. To jest trochę antypolskie, wbrew racji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Proszę o zadanie głosu pana Tomasza Madrasa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odniosę się do dwóch kwestii. Po pierwsze do tego wniosku złożonego przez radnych Platformy Obywatelskiej w związku ze zniesieniem, z propozycją zniesienia tego punktu dotyczącego ronda żołnierzy wyklętych. Zgadzam się z tym, co powiedział przede mną kolega Mariusz i mam wrażenie, czy ja tak odbieram koledzy radni, że tutaj to jest jakaś taka zła wola z naszej strony, ponieważ przecież pojęcie żołnierzy wyklętych, ta nazwa, czy ona jest dobrze skonstruowana, czy ona jest nieszczęśliwie skonstruowana. Różnie tutaj historycy, specjaliści i wreszcie sami Polacy, którzy się interesują historią, różnie to oceniają, ale ta nazwa funkcjonuje w obiegu urzędowym. To jest święto ustanowione przez państwo polskie i nikt tutaj w Białymstoku nie wymyślił sobie jakiejś nazwy, która jest kontrowersyjna w tym sensie, no powszechnie przyjętym tego słowa znaczenia. To nie jest nazwa wymyślona teraz, tutaj, dla tego konkretnego ronda, w takiej, a nie innej sytuacji, nie wiem, jakiejś białostockiej scenki politycznej. Nie, to jest nazwa, która funkcjonuje od lat, ma już swoją powagę i naprawdę wyszukiwanie pretekstów, żeby tej nazwy w Białymstoku nie było, jest no takie przykre po prostu. Wydaje mi się, że tak się nie powinno robić, bez względu na to, jak się ocenia poszczególne osoby, poszczególne wydarzenia, bo historia nigdy nie jest banalna. Historia zawsze ma jakieś takie sprawy, gdzie będziemy się czasem nie zgadzać. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Piotra Jankowskiego. Szanowny panie, panowie radni, szanowni państwo. Odnosząc się do dwóch wypowiedzi, pierwszej wypowiedzi radnego Marcina Szczubo, od początku do końca do drugiej, ja uważam, że dzisiaj jakiekolwiek działania przeciw nadania nazwą rondu żołnierzy wyklętych jest pomyłką. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dzisiaj miałyby głosować przeciw, będą musiały to zrobić z dyscypliną partyjną, bo inaczej po prostu takich działań nie da się wytłumaczyć, jak właśnie dyscyplina partyjna. Jeżeli chodzi o...
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Dariusza Piątkowskiego. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, posłowie dosyć rzadko pojawiają się na sesji Rady Miejskiej. Uznajemy autonomię samorządu, mam przedrębne kompetencje, ale zdarzają się czasami sytuacje, kiedy decyzje, które podejmujecie, są bardzo ważne dla całej społeczności, a ja tak jak wielu innych posłów jestem mieszkańcem Białegostoku, albo dotykacie sfery symbolicznej. I dziś mamy do czynienia z jednym, drugim wypadkiem. Ja chciałbym się odnieść głównie do tej sfery symbolicznej. Część moich byłych kolegów, ja też byłem przecież przez wiele lat radnym, do tej kwestii już się odnosiło. Żołnierze deklaranci to grupa osób, bardzo nieliczna grupa osób, która po zakończeniu II wojny światowej z narażeniem własnego życia, swoich rodzin, próbowała walczyć o niepodległą Polskę. Wbrew systemowi afgańskiemu, wbrew temu, że Polska została zdradzona, wbrew temu, że na sowieckich bagnetach została przeniesiona komunistyczna władza do Polski. Wbrew temu, że część osób innych wyznań niż katolickie opowiedziała się po stronie tego systemu i służyła w zbrodniczych jednostkach, które narzucały Polakom zbrodniczy komunistyczny system, który przez kilkadziesiąt lat Polskę nie robił. Przez bardzo długi czas ci ludzie, którzy poświęcili własne życie dla sprawy niepodległości, byli nazywani po prostu bandytami. I dziś wniosek o odłożenie rozpatrzenia uchwały o nadanie jednemu z malutkich rąd, nie wielkiemu rądu, nie wielkiemu placowi, a na taki plac zasługują w naszym mieście, w każdym innym mieście Polski, nagle pojawia się głos Radnego Platformy Obywatelskiej, który uważa, że nie jest to dobry czas, żeby o tym rozmawiać. Kiedy jest dobry czas, żeby rozmawiać o bohaterach? Najlepiej Państwo pewnie zechcieliby to zepchnąć w zaułek, żeby nikt o tym nie rozmawiał. A przecież ci ludzie przez kilkadziesiąt lat byli na marginesie polskiej historii, polskiego społeczeństwa. Czas najwyższy wyjąć ich z tego marginesu. Dać im szansę, żeby zostali docenieni przez obecne władze i obecne polskie społeczeństwo. Chociaż ten maleńki gest, maleńkie rąk. Szanowni Państwo, drodzy radni miasta Białegostoku, spróbujcie uznać, że polityka historyczna dzieje się tylko i wyłącznie na szczeblu ogólnokrajowym. Ona czasami schodzi na szczebel samorządowy. I dziś jest moment, żebyście pokazali, czy wartości patriotyczne są również wam nieobce. Czy to, że czasami pojawiacie się na uroczystościach państwowych, nie jest tylko i wyłącznie elementem PR-u, ale elementem waszego patriotycznego przekonania. Że to, że sprawa ojczyzny czasami nawet wymaga najwyższej ofiary, jest także przez was doceniane. W związku z tym docencie chociaż tym maleńkim gestem żołnierzy deklarantów. Choćby w czasie, kiedy odbywają się prace na cmentarzu pomorskowskim, kiedy odnajdywane są szczątki pomordowanych żołnierzy wyklętych w areszcie śledczym w Białymstoku, kiedy wielu żołnierzy wyklętych nie ma swojego grobu. Białostoczyzna po II wojnie światowej była jednym z najważniejszych ośrodków oporu przeciwko władzy komunistycznej. Do dzisiaj nasze miasto nie doczekało się nawet symbolicznej zapłaty tym ludziom. Macie szansę to zrobić. Skorzystajcie z tego. Odnośnie żołnierzy wyklętych. Ja rozumiem rację obu stron. Ja jestem generalnie za tym, żeby tych żołnierzy uczcić, ale nie uciekniemy przed tym, że termin do rozpatrzenia tej sprawy jest wyjątkowo niefortunny, bo gdzie jak gdzie w Polsce, ale tutaj na to się nakładają sprawy narodowościowo-wyznaniowe. Jesteśmy już w ogniu, czy w trakcie kampanii wyborczej do samorządów. Obawiam się, aby się tak nie stało, że stanie się to zdarzeniem ostrej walki w Białymstoku oraz na tych terenach wschodnich, gdzie uciekną
sprawy rzeczywiście takie może przyziemne, ale dla miejscowych społeczności bardzo ważne. I dlatego rozważenia wymaga rzeczywiście ta propozycja, żeby tak ważną dyskusję, nie negując potrzeby uczczenia tych żołnierzy, chociaż być może nie wszystkich, bo prawda, no osobiście trudno byłoby mi się podpisać, ponieważ nie jestem ani prawosławny, prawda, ani nie jestem Białorusinem z pochodzenia, ale no, sylwetka Burego na pewno budziłaby wiele kontrowersji. I myślę, że ten pomysł zgłoszony tutaj ze środowiska porównniczości pod naszym, no wydaje mi się sensowny. Idea uczczenia tak, ale nie w tym momencie. Będzie nowa rada, będzie można na ten temat podyskutować, może w innym gronie i znaleźć taką formułę, żeby tych żołnierzy, większości bohaterów uczcić. I druga sprawa. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Zbigniewa Kutelucza. Ja ze zdumieniem obserwuję, że tutaj po kilku latach, po czterech latach kadencji, na sam koniec kadencji zostały odnalezione dosyć szerokie elementy antypolskie w Radzie Miasta. To naprawdę nieładne jest zarzucanie komuś takich postaw. Wszyscy jesteśmy obywatelami Polski, każdy z nas kocha naszą ojczyznę. Niezależnie od tego, czy jest wyznania prawosławnego, jak koledzy z swojej mniejszości, czy radni klubów Platformy, i sugerowanie przez pana radnego Gronko jakichś antypolskich postaw jest w ogóle nie na miejscu. Przedstawiciele Forum Mniejszości, radni, mają prawo przedstawić swój punkt widzenia. My żyjemy w stroju demokratycznym i mają prawo przedstawić swój punkt widzenia. I nie należy z tego robić jakiś zarzut i przypisywać komuś mrocznych, złych intencji. Również ze zdumieniem tutaj wysłuchałem fragmentu wypowiedzi pana posła Piątkowskiego, sugerującego w stosunku do osób innego wyznania, niekatolickiego, że wprowadzanie komunizmu w Polsce. Pan poseł Piątkowski jest historykiem i doskonale wie, że 2,5 miliona czy 3 miliony członków PZPR, urzędników, wojskowych, to nie byli ludzie tylko i wyłącznie, nie wiem jakie wyznanie pan poseł miał na myśli, czy byli to, ale panie prezydencie, ja z panem nie polemizuję. Czy były to osoby wyznania prawosławnego, czy były to osoby wyznania mojżeszowego. Uważam, że pan jako poseł i historyk, mówiąc takie rzeczy, po prostu uchybia godności mandatu posła. Panowie prezydenci, koleżanki i koledzy radni. Ja nie chciałam zabierać głosu, ale niestety muszę zabrać na temat porządku obrad, czyli sprawy nadania nazwy Rondu Żołnierzy Wyklętych. Jest to dla mnie sprawa bardzo bolesna, dlatego że ja jestem córką takiego żołnierza i myślę, że mam moralne prawo, żeby zabrać głos w tej sprawie. Mój ojciec siedział na kopernika, jak miałam pół roku, zamknięto go i mógł leżeć równie dobrze w tych jamach, tam gdzie teraz są te ekshumacje. Jest to dla mnie sprawa bardzo bolesna, ale to jest moja osobista sprawa, nieważne. Dla mnie ważne jest coś innego, że jako historyk z wykształcenia, podobnie jak kolega Nikitorowicz, pan poseł Piątkowski, wiem, że w historii nie ma czarno-białych postaci, że są różne szarości i że my powinniśmy do tego podchodzić z pewną dozą umiarkowania i oceną. Taką postacią był Romuald Price z Góry. Polecam przy okazji lekturę książki Jerzego Kułaka, Rozstrzelany rozdział. Książki opartej na faktach. A dlaczego zdecydowałam się zabrać głos? Otóż taką bratobójczą walkę, która była bezpośrednio po wojnie w latach 50. wszyscy wiemy, kto nam zafundował. Zafundował nam to Józef Wissarionowicz Stalin.
I tak mam nadzieję, że teraz nam ktoś też zafundował taką walkę między radnymi. Czyli zwracam się tutaj do kolegów z Forum Mniejszości Podlasia. Adam, Stefan, Sławek. Nie dajmy się sprowokować i wciągnąć się w taką walkę. Bo to naprawdę nie ma sensu. Uchwała leżała bardzo długo w zamrażarce. Nie wiem dlaczego, nie chcę wnikać w te powody, ale po prostu kończy się nasza kadencja. Jest to postulat wielu środowisk i uważam, że trzeba to zrobić, abstrahując od różnych takich walk. I nie dajmy się sprowokować, nie wykorzystujmy tego w kampanii wyborczej, bo inaczej no chyba przyjdzie tylko wysnuć taką diagnozę, że duch Józefa Wissarionowicza Stalina no krąży chyba nad Słomińską. A myślę, że chyba nie o to chodzi. Dlatego apeluję, nie ja mówię o Słomińskiej, tam gdzie się przeleżało, gdzie to zostało zrodzone. Po prostu nie dajmy się wciągnąć w takie walki, w takie wojny. Po prostu odrzućmy to, był to pomysł naprawdę i wola wielu środowisk kombatanckich. Po prostu zróbmy to i dajmy sobie wszystkie awantury. To tyle chciałam wam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym oczywiście zdementować zarzut o zamrażarce, bo już wielokrotnie padł ten zarzut. Ja wielokrotnie go zauważyłem, ale jeszcze raz dobitnie chciałem powiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak zamrażarka. Nie funkcjonuje. Panie i panowie radni przyjęli regulamin rady, że nie ma możliwości, żeby projekt, który ma wszystkie opinie, nie trafił na sesję. Trafia wtedy, kiedy ma spełnia wszystkie wymagania. Zamrażarkę mamy w domu i tam sobie możemy przepływać. Natomiast w Radzie Miasta nie funkcjonuje zamrażarka. Proszę o zabranie głosu pana Kazimierza Romowskiego. Panowie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja nie zabierać głosu w sprawie nazwy tego ronda, ale jako syn byłego więźnia LKWD i UB, z którym razem siedzieli właśnie ci żołnierze wykręty na przesłuchaniach w UB powiatowym, dokładnie Warszawska 7, gdzie ten pałac teraz się tylko w piwnicy tego pałacu wiedzieć, święty pamięci mój i syn, zobacz jak to wyglądało, jak nas trzymano. I ci ludzie byli maltretowani, przywożeni, pobici za przesłuchania, za to, że nacjęło Polskę. Zwolennicy właśnie systemu sowieckiego też mają krew na rękach i niektórzy się zdarzało, że też z tych fervorze walki, fervorze zaciekłości, bo taka występuje niestety, zdarzały się. Jeśli my za jednego burego będziemy oceniać wszystkich żołnierzy wyklętych i nie myśl. Nie przyjmiemy tej nazwy, jeśli chodzi o to, nie dzielono to, akurat w mojej dzielnicy, to myślę, że będzie świadczyło o nas jako o Radzie. Proszę Państwa. I drugą sprawę. Dziękuję. Kazimierz, pozwolisz, Kazio, pozwolisz, że ja poproszę jeszcze, bo panowie wybierali się poza granicę miasta Białegostoku, już w zasadzie jest po czasie, a chcieliby zabrać głos. Poproszę pana Tomasza Kosiewskiego o zabranie głosu. Nazywam się Tomasz Misiewski i jestem współinicjatorem akcji nazywającej się Tak dla Ronda Żołnierzy Wyklętych w Białymstoku. W 2012 roku w czerwcu razem z kolegami ze Stowarzyszenia Odraniemy złożyliśmy na ręce pana Włodzimierza Pisarka wniosek z prośbą o nadanie rondu jednemu z rondów białostockich nazwy Żołnierzy Wyklętych. Do tego wniosku załączyliśmy kilkaset podpisów mieszkańców Białegostoku oraz kilkanaście oświadczeń organizacji kombatanckich, wszystkich organizacji kombatanckich, jakie działają na terenie miasta. Sprawa ciągnęła się ponad 2 lata, z różną częstotliwością trwały rozmowy. Po kilku modyfikacjach związanych z lokalizacją ronda, pan Rubiński złożył wniosek w maju bieżącego roku z projektem uchwały. Ta wiadomość bardzo ucieszyła kombatantów, którzy z radością przyjęli taki fakt, że jeszcze za ich życia ich koledzy będą upamiętnieni. Zdaję sobie sprawę z tego, że w niektórych środowiskach, niektóre postaci historyczne
mogły wzbudzać kontrowersje. Jednak chciałbym zaznaczyć, że termin żołnierzy wewnętrzni jest to termin bardzo elastyczny i każdy może interpretować go na swój sposób. Bardzo proszę wszystkich radnych o nieusuwanie z porządku obrad tego punktu oraz za zagłosowanie za. Nie dla mnie, nie dla pana Rudnickiego, nie dla jakichś spraw politycznych, tylko dla kombatantów. Tutaj pan powiedział, że skoro sprawa leżała 2 lata, no to może jeszcze poczekać miesiąc, dwa. Niech pan to powie dla kombatantów, którzy są już bardzo zaawansowani w wieku i z uwagi na już dosyć zaawansowany ten wiek i zły stan zdrowia, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień ich liczebność maleje. Nie róbmy z tego sprawy politycznej i dla tych kombatantów, dla tych staruszków uchwalmy, nadajmy nas na ten moment. Dziękuję za uwagę. Proszę o zabranie głosu panu Maszeronko. Ja na początku chciałbym się odnieść do słów kolegi Zbigniewa Kitorowicza. Otóż chciałbym od razu wyjaśnić, że nie było żadnej sugestii co do tego, że jesteśmy przeciw za rządem żołnierzy wyklętych, a to miałoby godzić w religię kolegów z Forum Mniejszości Podlasia. Otóż chciałbym informować, że zgodnie z materiałem, z którymi się zapoznałem, jasno wynika, że między innymi zastępca wspomnianego tutaj Burego był wyznania prawosławnego, a także w jego batalionie było wielu żołnierzy prawosławnych. Więc to w żaden sposób nie jest wymierzone przeciwko tej wierze. I chciałbym od razu złożyć wniosek, aby ten punkt przesunąć i głosować, o ile nie zostanie usunięty z porządku obrad, żebyśmy mogli na nim przejść do głosowania w punkcie numer 3. W punkcie 3a po wręczeniu nagród. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zadanie głosu panu Marlonie Rzeszewską. Szanowni Państwo, przykro mi jest tego słuchać. Jako wnuczka żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, który zginął tutaj za ojczyzny. I muszę słuchać tylu przykrych rzeczy. No naprawdę wstyd. Wstyd i spadnie to na prezydentów. Spadnie to na nich, jeśli tak się zachowają i zdejmą to z porządku obrad. Przepraszam za mój ton, ale naprawdę jestem poruszona. Ci młodzi ludzie, którzy walczą od dawna o to, żeby upamiętnić naszych bohaterów, zostają tutaj zabici na samym wstępie, bo inicjatywa oddolna została podcięta. Tak nie wolno. Jesteśmy coś winni tym ludziom. Za to, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Nie wolno się tak zachowywać. Będzie wam wstyd, po prostu będzie wam wstyd. A wracając do IPC-u, mamy też prawo wiedzieć, co się dzieje z tymi ludźmi. Oni nie dostali jeszcze niczego dobrego. Wcale ten pakiet nie jest uzgodniony i my mamy prawo nagłośnić to, co jest dla nich ważne. Nie dostali wszystkiego, czego powinni się doprosić od pana prezydenta i dlatego chciałabym, żeby ten temat tutaj się pojawił. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pani, pan radny, chciałby zabrać głos? Proszę zabrać głos pana Sławomira Nazarka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo. Chciałem tutaj kilka słów powiedzieć do wypowiedzi moich poprzedników. Po pierwsze, padły bardzo mocne słowa. Nikt z nas nie jest przeciw polskiej racji stanu. Chyba jest to zrozumiałe dla wszystkich. Jesteśmy radnymi, niektórzy po kilkanaście lat, jak w moim przypadku. I myślę, że nie raz dawaliśmy ten wyraz. Także myślę, że te słowa niepotrzebnie tutaj padły. Druga sprawa. Ja myślę tak. Polska jest krajem demokratycznym. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, również na sesjach, czyli tak jak się dzieje w Sejmie. Nie braliśmy się do tej pory za marynarki, za poły, tak jak dzieje się to w innych, powiedzmy, demokracjach, może w cudzysłowie. I myślę, że właśnie bardzo dobrze. Następna sprawa. Ktoś powiedział, że tak, nikt nie jest przeciw, nikt z nas w Forum Mniejszości Podlasia, to co powiedzieliśmy na konferencji prasowej, nie jest przeciw samej
idei i określeniu żołnierzy wyklęci. My rozumiemy, o co oni walczyli. Dzięki takim żołnierzom żyjemy również w tym właśnie wolnym kraju, gdzie możemy takie sprawy też artykułować, nie tylko takie. Natomiast wśród pojęcia żołnierzy wyklętych jest osoba Raymonda Rice'a Burego, który jest żołnierzem wyklętym, jest postrzegany przez bardzo znaczną część społeczeństwa. Ja nie mówię o Polsce, bo to jakby jest inna kwestia. Nas interesuje tutaj Białostoczyzna. I z tego powodu właśnie, że tak powiem, jest ta nasza propozycja. Nie możemy się zgodzić, żeby człowiek, który ma na rękach krew niewinnych osób, cywilów, dzieci, kobiet, żeby był w tym pojęciu. Ale to mówimy się, że przy dyskusji będzie później. Następna sprawa. Ktoś powiedział, że tutaj opcja liberalno-lewicowa, to przegłosuje ktoś właśnie z kolegów tutaj z klubu PiS. No przepraszam, ja przynajmniej i moi koledzy z mniejszości Podlasia nie jesteśmy lewicowo-liberalni. Przepraszam, chyba przypadek powiedział. Nie wiem, co powiedział, nie powiedział, nie zapisałem tego. To nie jest istotne. Także to jest kolejna sprawa. Następna sprawa tak. Padło też określenie takie, że mniejszości popierały ten ustrój. Ja też mam, może nie w bliskiej rodzinie, ale wśród znajomych, czy tam jakieś krewne osoby, które były też deportowane jako prawosławne do Kazachstanu, na Syberię, z tego powodu, że właśnie nie popisały się pod tym systemem, który tutaj został narzucony. Także nie wchodźmy w ten temat. Druga sprawa z tym związana. No przepraszam, a kto budował ten ustrój w centralnej Polsce, gdzie nie było ani Białorusinów, ani Ukraińców, ani innych narodowości? No chyba tutaj, przepraszam, też trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa. Następna sprawa. Panie pośle, ja pana bardzo szanuję. Przypomnę tylko jedną sytuację, to już nie wiem, 10 lat temu, może więcej. To było na początku lat 2000. Szanuję pana za to, że pan, będąc przewodniczącym wówczas jeszcze jednej komisji w całości wychowania i kultury, bodajże tak to się nazywało, popierał pan też wnioski dla organizacji mniejszości narodowych, które dla niektórych były jakby kontrowersyjne, ich jakby ideologiczne podłoże było i kontrowersyjne. Ja to pamiętam i tego nie zapomnę nigdy. I też osoby w środowisku o tym wiedzą. Natomiast jeśli chodzi właśnie o też pana słowa, myślę, że tutaj powinien też pan wziąć, nie wiem, do pod uwagę i w przyszłości w takich wypowiedziach też bardziej jakby merytorycznie się wypowiadać. Kolejna sprawa. Jest pan posłem też już wiele kadencji. Pewnie będzie pan posłem w kolejnej kadencji. Ja mam pana prośbę. Wdowa po Raymondzie Rice'ie Bury otrzymała odszkodowanie, a ofiary właśnie Burego tych odszkodowań do tej pory nie otrzymały. Chociaż przez dwie kadencje w zasadzie już taki projekt ustawy była, taki projekt był, on był odrzucany przez wszystkie opcje. Więc jeżeli pan jest reprezentantem właśnie narodu polskiego, tak, państwa polskiego, jest pan posłem, więc proszę mieć to na uwadze w przyszłej kadencji, jeżeli będzie taka możliwość. To są nieduże kwoty i po prostu myślę, że to też decyduje i przyczyni się do pewnej poprawy i wizerunku naszej sceny także politycznej i naszego państwa, które nie chce jakby przyznać odszkodowania obywatelom polskim, bo byli obywatele polscy. Ja nie chcę w ten za bardzo już wchodzić. Teraz tak, jeśli chodzi, kończę tylko. Proszę państwa, my nie widzimy problemu, jeszcze raz powtarzam, samej idei żołnierzy wyklętych. Tam byli tacy ludzie jak Kazimierz Kamiński, Huzar, tak, czy między innymi jedno z jego pseudonimów, czy Aleksander Rybnik, czy też powiedzmy Inka. Natomiast mówię, chcemy jasnej deklaracji, że tutaj takie osoby pokroju Raymonda Rice'a Burego nie są w państwa żołnierzami wyklętymi, bo oni po prostu splamili honor munduru, który nosili. Te wszystkie słowa, które padały na konferencji, które być może padną jeszcze dzisiaj, to nie są nasze wymysły. To są cytaty ze śledztwa
kończącego dochodzenie, a które było przeprowadzone w 2005 roku przez IPN. I tam są jasne fakty. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panu Sebastianowi. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, zebrani goście. Ja bardzo krótko, bo tutaj troszkę mnie dziwi ton wypowiedzi mojego przedmówcy, bo skoro nie widzi problemu, albo nie ma nic do nazwy żołnierzy wyklętych, to może nazwijmy w ogóle żołnierzy wyklętych bez Burego. Bo tak to, no, takie najnowsze wrażenie. Ja jestem jeden z najmłodszych radnych i trochę dziwi mnie ta cała dyskusja. Wydaje mi się, że bardzo wiele zawdzięczamy tym ludziom. I takie mówienie, że jestem za, ale nie, bo nie, no, jest zupełnie nie na miejscu. Ludzie kochani, ci ludzie poświęcili swoje życie i mi się tak nasuwają słowa, może zbyt na wyrost, ale Napoleona jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało, tak wielu tak nielicznym. Właśnie to byli ci ludzie, którzy bardzo wiele zawdzięczały. I to właśnie my, gdzie było jakby najwięcej przypadków. A to, co mówiła Janka Czyżewska odnośnie tych historii czarnych i białych postaci. Nie ma takich postaci. W każdym środowisku znajdzie się jakaś czarna owca, ale ta czarna owca nie może odpowiadać, nie może cała grupa odpowiadać zbiorowo. W Radzie też popełniamy błędy. Są osoby, które zagłosują czasami źle, może nie zgodnie ze swoim przekonaniem, ale co mamy zlikwidować? Radę do ludzi, kochani. Także do własnego sumienia mam nadzieję, że w Platformie nie ma dyscypliny, tak jak to zawsze mówi, że nie ma dyscypliny i każdy zagłosuje ze swoim sumieniem. Ja mam nadzieję, że damy szansę i tak jak powiedział człowiek, który jest organizacją, która zainicjowała ten pomysł, bo to nie PiS nie zainicjował nazwy, tylko organizacja. My tylko to wspieraliśmy. Także dajmy radość tym ludziom, którzy wycierpieli naprawdę dużo i tym osobom, które naprawdę niedługo być może zejdą z tego świata, ale przynajmniej zejdą z tą świadomością, że ich trud nie poszedł na marne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z pani panów radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, dlatego proszę pana posła Dariusza Piątkowskiego. Szanowni Państwo, w tej mojej wypowiedzi dotyczącej innych pytań zabrakło słowa część. Część to specjalnie po to, żeby pokazać mechanizm, który próbowano tutaj zastosować, aby uniemożliwić nadanie Toronto imienia żołnierzy wyklętych. Z powodu jednego nazwiska pojedynczego wydarzenia próbuje się bohaterów odsunąć na margines po raz kolejny. To jest sprawa, że tylko część osób innych ludzi popierała ten system i zdaję sobie z tego sprawę, bo również jestem historykiem. Chodzi o tylko i wyłącznie pokazanie mechanizmu. Dyskusja tak naprawdę się odbyła i czas podjąć decyzję. Mówienie, że jest to taki lub inny okres, tak naprawdę niczego nie zmienia. Miałem okazję być kilkanaście dni temu na sejmowej komisji, gdzie były rodziny tych, którzy zginęli na ulicy. Oni, tak jak Tomek Gosiewski mówił, oni już nie chcą dłużej czekać. Czekali kilkadziesiąt lat. I dziś symbolicznie maleńką uchwałą Rady Miejskiej pokażcie Państwo, że uznajecie ich działania, ich patriotyzm i poświęcenie życia za po prostu godną pamiątkę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z panią pana prawa chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem ogłaszam przerwę do godziny 11.30.